Telesfor Urodził się w 1845 roku w Suwałkach, a zmarł 26 grudnia 1935 roku w Radomsku. Mając 19 lat wstąpił w oddziały powstańcze. Walczył w szeregach partii Selewicza w Grodzisku, Beka, Pawełka, Orłowskiego, Langiewicza, Czechowa i Zajfera. Za udział w powstaniu został skazany przez sąd wojenny we Włodzimierzu nad rzeką klaźmą na 10 lat aresztanckich robót i zesłanie do wiatki na Syberii, a następnie do Omska. Współwięźniami telesfora byli, między innymi Kierbeć, stryjeczny brat budowniczego mostu na Wiśle, Narbut, Budkiewicz, ksiądz Rzmijewski, bracia brzescy, Siekierzyński, Gromski, Maciejewski, Piechociński, Grandes, Piertaszewski. Gdy w roku 1870 odzyskał wolność na skutek amnestii, odbył tę całą powrotną drogę do kraju piechotą, pozbawiony zupełnie środków pieniężnych. Telesfor pochodził z rodziny o głębokich tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Józef, za swoją działalność polityczną został również zesłany na Sybir, gdzie w niedługim czasie zmarł. Telesfor za pracę w dziele odzyskania niepodległości dla Polski został odznaczony Krzyżem Niepodległości z mieczami przez marszałka Józefa Piłsudskiego, Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Harcerskim. Był ojcem chrzestnym sztandaru organizacji Sokół. Był również postacią ogólnie znaną i cenioną w przedwojennym Radomsku, o czym mogą świadczyć wspomnienia innych znanych Radomszczańta Antadeusza i Stanisława Różewiczów z lat dzieciństwa. Telesformickiewicz zmarł 26 grudnia 1935 roku w Radomsku pochowany został z wielkimi honorami na Radomszczańskim cmentarzu Stary jego pogrzeb był manifestem niepodległościowym na który licznie przybyli wysoko postawieni przedstawiciele władzy i wojska